Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu Latającego Dywanu. Nie było nas trochę na wizji, ale już do was wracamy. Wracamy do was z filmem o przebudowie campervana, o przebudowie Citroena Jumpera, który znajduje się właśnie za mną. I ten odcinek będzie całkowicie poświęcony metamorfozie tego samochodu. Zapraszam na nowego vloga. Więc rozpoczynamy tego vloga, rozpoczynamy go krótkim moim monologiem, a później przejdziemy do meritum, czyli do filmu instruktorzowo-obrazowego, jak żeśmy tego dokonali. Puścimy to wszystko wam w timelapsie, czyli w takim przyspieszonym tempie, żebyście nie musieli z nami spędzić 2 tygodni przed monitorem, tylko żebyście zobaczyli to po prostu w krótszym okresie czasu, takim znośnym, mam nadzieję. A więc przedstawię może takie główne zmiany, jakie zaszły w tym samochodzie. To przede wszystkim to jest odciążenie tego samochodu. To jest w ogóle samochód był zabudowany wcześniej przez jakiegoś Belga. Została zrobiona zabudowa taka wstępna zabudowa kamperowa. Była wykonana z ciężkich materiałów, z płyt MDF, z płyt OSB, więc generalnie te materiały się totalnie nie nadają na zabudowę. Są po prostu, ważą grube kilogramy, więc żeby zrzucić tą masę, musieliśmy rozebrać cały samochód do zera i po prostu powymieniać to wszystko, łącznie z sufitem, ze ścianami, z meblami. No po prostu tak naprawdę wybudowanie prawie że auta od nowa. Oczywiście elementy, których się nie dało ruszyć, jak ocieplenie, musieliśmy pozostawić takie, jakie było. To nie do końca było wykonane poprawnie, no ale cóż, no już tego jakby nie odkleimy, nie zmienimy, więc po prostu zostało tak, jak jest. Samochód po pierwsze został odciążony, został odświeżony, również rozjaśniliśmy to wnętrze. Wnętrze wcześniej było szare, takie ponure. Teraz jak widzicie za mną, po prostu jest tutaj jasno, jest wesoło, bardzo przyjemnie tutaj we wnętrzu się siedzi, w ogóle czuć też świeżość tego samochodu. No co, oprócz tego oczywiście cała elektryka w aucie została wymieniona na nową, czyli akumulator pokładowy wraz ze wszystkimi źródłami zasilania, jak z solaru na dachu, jak z alternatora w trakcie jazdy, jak z podłączenia pod prąd z gniazdka, również wszystkie te systemy ładowania żeśmy tutaj do samochodu wsadzili. Zamontowaliśmy tu również ogrzewanie postojowe, które właśnie teraz, nie wiem czy słychać szum, ale ja się tu dogrzewam, bo ta wiosna w Polsce nie do końca jest taka, jaką sobie wyobrażaliśmy, więc musimy się lekko tutaj dogrzewać. No co, no tak samo instalacja wodna tutaj została zamontowana całkowicie na nowo, czyli nowa pompa ciśnieniowa, nowe baniaki na brudną, szarą wodę, odpływ pod autem, wlew wody z zewnątrz, ponieważ wcześniej trzeba było otwierać tylne drzwi, wysuwać baniak, nalewać tej wody, utrudniać sobie życie po prostu, więc teraz jakby zrobiliśmy to bardziej takie do życia przyswojone, do podróży, żeby po prostu o tym nie myśleć, tylko po prostu działać, jechać i cieszyć się po prostu prawą, więc no zmian mnóstwo, więc żeby nie przedłużać tego monologu, bo za chwilę zaczniecie wyłączać film, bo mówicie, co to za gość, który cały czas gada i gada, więc po prostu lecimy z filmem, więc zapraszam was na wideo o przebudowie campervana na Citroenie Jumperze. Startujemy. No i jesteśmy w trakcie rozbiórki Citroena Jumpera, który był kiedyś kamperem, campervanem, bo co? Wyjęliśmy z niego wszystko. Ze względu na to, no wszystko, prawie wszystko. Nie ruszaliśmy izolacji, chociaż tak naprawdę można by i nawet za nią się zabrać od nowa. Zrobiony był po prostu na szybciocha. Zrobiony przez kogoś, kto nie miał pojęcia o zabudowie. Wykonane meble były z takich opłyt, jak widzicie tutaj. Wszystko jest bardzo, bardzo ciężkie w ogóle. Wynosząc to, to myślę, wydaje, że wyniosłem z 500 kilo, z takiego małego busika. Jak widzicie, izolacja też, no sufit jeszcze jako sufit, można by tu się pobawić jeszcze i po mostki powysłaniać, ale sufit chyba jest najlepiej z tego wszystkiego zrobiony, bo ściana to jest jakaś, kurczę, rzeźba fest, kurde. Tu gdzieś poupuchane jakieś, kurde, fragmenty, jakby miało to coś dać, a to tak naprawdę nic nie da więcej. Poza tym pianka wszędzie, która chłonie wodę, chłonie wilgoć, więc nie polecam używania pianek w takie właśnie przewody na 12 V w tej
takiej formie do zwykłej żaróweczki LEDowej. W ogóle troszkę kogoś tutaj poniosło dosyć mocno, więc wyciągamy całą instalację elektryczną i robimy całkowicie od nowa. Plus wyciągnęliśmy sobie już kable tutaj z solara, z dachu. Będziemy solara, panel sobie tutaj podłączać, więc całkowita zmiana zasilania i energii. Zrobimy to raz a dobrze na nowo.